Cześć wszystkim. Dzisiaj niedziela. Nie wypuszczam, bo pogoda tych młodych już wychodzi. Na pewno, nie wiem, za 30 może. Zaraz pewnie będzie padało, to nie będę się z nimi ganiał. No mówię, nagram. Wszystko jest ok. W tamtym tygodniu nie nagrywałem. Nie chce mi się tam nawet. Nie wiem, wypaliłem się zawodowo w tym gołębie. Kiedyś to mogłem siedzieć, wypuszczać tych gołębi. Zresztą jak ciepło, to na podwórku się posiedzi. Teraz to mnie tam nie cieszy. Nic mnie nie cieszy z tych bobków. O, wstawiłem taki pojnik, żeby było łatwiej młodym pić. Pasiaczek się napił. A tego dzisiaj uczyłem pić, bo właśnie do tego pojnika mu łapek wsadziłem. Bo też już taki smutnawy siedział. O. Młodych dużo. No, nawet się kąpać chce. Bąbel mały. O, jaki. Żałobnik też już się rozłożył. Żałobnik kapciaty też już, kurde. Taki osowiały chodził, a łepek mu wsadziłem do wody. A on wody biedny nie umiał pić. Już dziób biały, bo przecież gówna spija, to te białe dzioby. Jest tego badziewie. Trochę nagrać tutaj z jasnymi. Fajne, naprawdę w tym roku to dużo bardzo, bardzo fajnych gołębi mi wyszło, a najfajniejsze jakie wyszły to chyba wiedeńskie, to super powychodziły. O, wajszwance czarne, mówiłem, że sobie uchowam. Jest tak, i trzy. Jeszcze są, dwa się wylęgły i jeszcze na jajkach siedzą. Te wajszwance to superanckie. Tam drugie siedzi w tłumce. No i tam jeszcze chodzi. Fajne, fajne. Tu rodzice. Tam się patrzą rodzice. Rodzice takie. W ramce karierę zrobił, na grupę wrzuciłem zdjęcie. Się widać podobał, kupców na niego już było, ale na razie nic nie wydaje, nie sprzedaje, bo co to zdąży się sprzedać. Na to zawsze jest popyt. Jakieś pasiaty, jakieś tam. Pasiaty też fajne powychodziły. Fajne, fajne. Może się przejdę po gołębniku. Żałobny mi się jeden zmarnował. No ale co zrobić? O, te sobie zostawiłem, tak jak mówiłem. Dwa takie siwki. Na białych plecach, ale te to cukróweczki. Ładne, niebieskie, żadne tam. O, tu fajny ten żałobnik. Na białogon się zmarnował, co tam. O, tu chodzi ten kapciaty artysta. Na razie jest jeden, po tej świeżej się też zmarnowały dwa.
Ale to od razu za, chyba zadeptały. I tak. Tu fajny jest taki patron żeński. Fajniutki. Tu siedzą. O, właśnie tata to jest jego. Tata, fajna rasa jest. I on z tą łomżeńską i takie coś wyszło. Drugi chyba wylot na trzy. Czy coś. O, jeszcze tu jest jeden. A, o, to są właśnie... To są cukróweczki. Cukróweczki moje małe. O, cienie. Jest tego badziewia. Mnóstwo się też powylęgało. Tu bezczołsika i wylotek jakiś. Po bardzo dobrych gołębiach to są. Widać jakie łebki. Coś tu będzie konkretnego. Ale to będzie też konkretne. Białe jak. Śnieg. Tu się też zmarnowały na dole. O, żałobne się wylęgły, bo widać skorupka. Tu jakiś srotek, wylotek. Pokaż się. O, wyloteczek. No. Tu powinien siedzieć. O, tu siedzi. O, nie widać. O, tu srutki są. Jakiś białogon, serek. I jeszcze wiedeńskiego mi pasą. O, taki na lęcie. Tu bociak z tym serkiem. Bocianek też fajny. No i co tam? Na drugich jajach większość siedzi. Tam na górze chyba znowu się pod żałobnym nic nie wylęgnie. Właśnie tutaj. No jedno już nie. Dobrze. A ty gdzieś tu wlazł. Jazda. Ach, ta łomżyńska to. Tu skądś się spadł. Wylotek na jedno pióro. Ale fajniutki. Fajniutki, a skąd to spadło? O, tutaj są te. Tak wyglądają. Tu jest ta świeża. Powinno się coś też wylęgnąć. O, nie widać. Tu. O. Nie wiem, czy je dobrze tu wkładam, to chyba tu powinno być. Ale nie jestem pewny. I tak, zobaczymy. No, pod żałobnymi jeszcze się nic nie wylęgło. Muszę dać koledze za tą żałobną łódkę po nich, ale tu na razie nic nie ma. Tu coś spadło, nie wiem. Nie wiem. Wylotek na trzy pióra, ale skąd to i gdzie? Tam siedzi pasiaty. Jest tego badziewia, nie wiem co wam tu opowiadać. Nie ma za bardzo co opowiadać. O! Jakiś pokraka. O, te wajszwance to fajne. A malutka dźgajka. A i tu się wylęgły. O, ta. Malutkie
A ten? No, wylęka się. Widzicie? Wiedeński. Kurde, molek. Bardzo dobry gołąb. Tata. Mama tak samo się zachowuje. Ale aż mnie to dobija, bo można zobaczyć nawet. No. Ja tu złodzieje kradną ziarno. Gdzie to tu? Czego ty tu złodziejko przyszłaś? Wypad. To dzisiaj trochę więcej jasny. Gramy. Pasiate stare ładne, to i młode ładne. Jest w te przymrozki, to mi się chyba dwa go... No, żałobny. No, biały ogon mi się zmarnował i ten. O, Berlin czerwony. Taki, no nie wiem, czy dobry, czy niedobry. Kapcie to dużo mówię, to są takie małe piórka białe, ale co zrobić. Ta ładna czarna zmarnowała. Tu jest po tej drugiej samicy jakiś jeden młody. Tu zniosła jaja, tam na górze są chyba bodajże dwa młode. Chyba dwa. Raz, dwa, trzy. Tu chyba były dwa. I tu dwa. W sumie to chyba, nie wiem, sześć tych Berlinów. Czy ileś. A i tu jeszcze są takie. Trypełki siedzą tam, widać. Coś zaczynają te Berliny lęgnąć, bo tak to. Ciężko. Te to najlepiej się lęgną. Kurde, ile ja tego nachowałem już. Nie wiem, chyba z 18 już jest tych wiedeńskich. Jakie? Na białych ogonach jest bardzo dużo. No, biały ogonek. No wychodź. I na lęcie taka fajna. I ten. Tu jest fajny na białym ogonku. Tu jest na taki lęcie. Nie, też na białym. Ale jeszcze tu jest taki gdzieś na lęcie. O, stare to takie siedzą. O, dwie pary w tej półce są. Jedna para ma tu gniazdo, druga ma tu młode. I to nie jest jej. Jaka ciekawostka. A te to zarąbiste jest. Zarąbista parka, co tu siedzą. I po tych też. I też jakiś z białym ogonkiem będzie. I tu są chyba na lęcie. Jeden z ciemnym, a drugi... O, a drugi taki będzie miał taką lętę. Mało. Tu jest też bardzo fajny gołąb. Tu po najlepszej parce mojej, o, po tej samiczce, tato ma w głowie rozbite, to też jest młodziak, tu te wyszły, tu się dwa wylęgły, też bardzo fajna parka. Tu zniosły drugie jajka, te to zarąbista para, lęta jak odcięta. Samczyk też ma taką. I na górze to nie wiem co tam. Są też, o i tu były młode, tu następne jajka. Nie no, lęgną się jak wariaty. Nie można powiedzieć, że się nie lęgną, bo naprawdę. Posypniemy tym. O, miał być krótki film. One znowu kiszone.
Niech sobie ludzie gadają, co ten. O, wypuszczę zaraz deszcz. I te młode będą siedzieć, kuźwa, pogęziałe na dachu. A ja będę razem z nimi na podwórku. Jastrząb żyć nie daje. Jest tego dziadostwa to. O, tu na białym ogonku, tam niżej na białym ogonku. O, tu fajny chodzi taki na białym ogonku. Ten ładny. Jeszcze jest parę tych fajnych. Z wiedeńskich to młode wszystkie chyba. Nie będę nawet przebierał. Stare pozostawiam. Jest tu 11 par. Co tu się... Nie będę później parzył. To ma młode konkretne. Może jakiegoś na zmianę krwi zostawić. Ale później to parzyć. To też tak jest. Nie fajne. No te trzy siedzą. Matka i trzy młode. A tu jest na takiej lęcie fajny gołąbek. A te tak wyglądają. To miał być krótki film. A tu widać, że będzie długi film. I tu jest po takiej parze rozpłodowej. O, taki będę. Ładny. Też na lęcie będzie. Jest tych wiedeńskich. Jak się nie pilnuje, to się lęgną. Żałobne obiecany ma ten. Właśnie ten gościu, co mi przysłał. Kuźwa, ani jednego mózga. Te tak siedzą, te rypełki. Oj, te czarne, co poleciały, to nie wylęgły się. Jedne młode zagniotły, teraz się nie wylęgły. Ale jak z tymi kapciami to obciąłem, to już coś się dzieje. Dąży się uchować. Nie ma co przeżywać. Nie ma co przeżywać. A, na górę jeszcze wejdę. Gdzie ja to ziarno? O, ziarno jest. O, tutaj. W głębniku pachnie. Dzisiaj kadzidło im odpaliłem. Tutaj. Miałem wcześniej te myszy, to tak tu śmierdziało. Nie lubię zapachu myszy. Więc odpaliłem kadzidełko i teraz pachnie. Chyba im nie zaszkodzi. Macie. O, po tej serce też serek jest. Tylko że ze sztousikiem, nie tak jak mama. Jest tam parę tych serków, jeden pół serek. Komuś tam będzie trzeba wydać. Nie wiem. Coś się wyda. To maluchy. No i siedzą zdechlaki. Tam pod półką. Też taki z białym ogonkiem. Ma takie przeplotka w lotach. No, wychodźcie. O, to jest konkretne, co dziobie. To też po takich łomżyńskich. Ma na trzy pióra, czy na jedno. Ale konkretny gołąb. Dla mnie konkretny, bo tam niektórzy może mają lepsze. O, i to jest laleczka moja. To jest ta na trzy piórka.
Tam to będzie samczyk pewnie, no na jedno. A jeszcze tu taki przeplotek chodzi gdzieś. Tata tylko chodzi i wybiera te drobne. Dobra, co tu przedłużać. Widać niesprzątane. Brudem zarosły, ale tam ma ten taką delikatną lętę. Ale żywe, zdrowe. Dzisiaj są ukiszone, niewypuszczane. A te wiatry to w ogóle nie wypuszcza mi deszcze, bo to szkoda mojego zdrowia. No mówię, tam nie cieszą mnie już te gołębie, jak kiedyś to. Najlepiej to bym w ogóle ich nie wypuszczał, bo mi się z nimi nie chce siedzieć, że ja tu 20 minut teraz siedzę, to cud. Narka, miłej niedzieli. Nudny filmik.